Czy złamałam prawo? Co to tak naprawdę znaczy? Bycie cinkciarzem to prawo. Prawo własnego banku. On nie trzyma się zasad banku centralnego. To kodeks honoru, charakteru, danego słowa. Gdy siadałam przy biurku i odbierałam telefony, czułam się jak dyrygent orkiestry. Jakie to piękne. Kupujesz i sprzedajesz pieniądze, nie wiesz czyje, ale ta osoba ufa, że dokonasz tej transakcji. Nie bez powodu nazywa się to przestępstwem urzędniczym.